Witamy Państwa w Energy Gas Polska. Dzisiaj przedstawiam montaż instalacji w samochodzie marki Ford. Jest to model Focus z silnikiem pojemności 1,6 litra, mocy 150 koni. Auto pochodzi z 2011 roku i zostało wyposażone w silnik typu EcoBoost. Dlatego zamontowaliśmy tutaj instalację polskiej firmy, jest to KME Nevo SkyDirect. Pokażę teraz poszczególne podzespoły instalacji. Zaczniemy od elektroniki sterującej, która znajduje się na obudowie bezpieczników. Następnym widocznym elementem jest filtr fazy lotnej oraz czujnik ciśnienia. Reduktor został zamocowany pod akumulatorem, więc go nie widać, a całe wtryskiwacze są schowane pod osłoną silnika, którą spróbuję teraz zdjąć, ewentualnie trochę odchylić, co by pokazać wtryski. Tak jest. Przełącznik gaz-benzyna został zamontowany w środku w samochodzie po prawej stronie, zaraz nad dźwignią do ręcznego. W samochodzie został zamontowany zbiornik troidalny o pojemności 56 litrów, z czego używalnego gazu będziemy mieli około 45 litrów. Tutaj widzimy, że delikatnie podłoga jest uniesiona, o czym wszyscy zostali poinformowani, w sensie mówię o klientu, o właścicielu pojazdu. No ale tutaj jest koło, wnęka jest na tyle mała, że każdy zbiornik będzie podnosić podłogę, kwestia jest tylko tego, jak wysoko. Wlew gazu został zamontowany pod klapką, obok wlewu benzyny tankujemy za pomocą specjalnej dokrętki, tak zwanego adapterka dwuciągczęściowego. Teraz tak, auto pali około 10 litrów benzyny, gazu będzie spalać 11 litrów. Koszt przejechania 1000 na benzynie jest to 570 zł, na gazie raptem 340 zł. Na każdy 1000 km przejechanych na gazie względem benzyny oszczędzamy 230 zł. Zasięg takiego samochodu na pełnym zbiorniku jest 380 km. Instalacja w Energy Gas Polska kosztuje 4600 zł, a w tym przypadku zwróci się po przejechaniu około 20 000 km. Dziękuję bardzo, ode mnie to wszystko. Zapraszam do Energy Gas Polska na montaż i serwis instalacji gazowych.